Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem lecimy do Nuketown, spalonego po atomowego miasteczka, zniszczonego po ataku nuklearnym. Bardzo takie miejsce ciężkie, że tak powiem. Same zgliszcza i ciała zmarłych. Także mam nadzieję, że dolecę. Powinienem dolecieć. Nie będzie lekko. Troszkę pewnie trzeba będzie dobiec. Ale i plaże są. To mogło być bardzo ładne miasteczko. Gdyby nie zostało zniszczone przez atak nuklearny, wygląda na to. Jak sama nazwa wskazuje, Nuketown. Nie wiadomo, czy celowy atak nuklearny, czy jednak to jakaś instalacja jest, która została tutaj specjalnie przetestowana. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Nie, to raczej chyba, zobaczcie, to chyba raczej lokacja testowa. Dużo domów, które mają przypominać normalne domy. Dużo manekinów stoi w środku, także. Także Nuketown. Też jest rozpoznawalne dosyć, bo też jest to mapa, która jest we jednej z wcześniejszych wersji Call of Duty. Zwiedzajmy sobie, zobaczymy jeszcze, co tu jest dookoła. Lokacja dosyć duża. Nie wiem, czy widzicie. Troszkę mi się na szczęście ufarciło i mam w miarę blisko strefę. Może mi się uda jeszcze w tej dograć, w tym dograć dla was odcinek z doków. Swordfish. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming. W każdym razie, jak widzicie, dosyć dużo lutu. Chociaż nie aż tak dużo, żeby na przykład na dwa oddziały wystarczyło. Chociaż podejrzewam, że tych domków jest tak dużo tutaj, że spokojnie można by było pewnie czegoś doszukać. Leci zrzut zaopatrzenia. On chyba tam gdzieś został wyrzucony, o. Tam go widzę. No dobrze, postarajmy dostać się do mostu. W takim wypadku, tu jak już sobie zwiedziliśmy Nuketown. Taka troszkę smutna i depresyjna lokacja, ale też całkiem fajne miejsce, żeby się ganiać pomiędzy domkami, na pewno. Dziękuję i następny będzie cargo. Locked and loaded.